Dobry wieczór, TVP Kultura, Łukasz Drewniak. Już za chwilę zobaczymy wspólnie opis obyczaju w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, pierwszą odsłonę grudniowego cyklu spotkań z teatrem tego reżysera. Witam pana Mikołaja Grabowskiego serdecznie w naszym studiu. Panie Mikołaju, opis obyczajów chyba otwierał nowy rozdział pana porachunków z sarmatyzmem w swojej twórczości. Wcześniej były pamiątki Soplicy Żewuskiego, był transatlantyk Gombrowicza, a jednak przy opisie formuła pańskiego teatru zyskała nową prędkość intelektualną, nową przestrzeń formalną. A jednocześnie ten portret Polaków, sarmatów, zyskał jakiś nowy wymiar. Co nowego u Kitowicza odkrył pan o Polakach? Przede wszystkim samego autora Kitowicza, proboszcza z Rzeczycy, który zdeklarowany sympatyk Augusta III Sasa, czyli czasów saskich, sarmackich, no opiewanych, prawda, bardzo negatywnie jednak mimo wszystko, patrzy na czas, który jest jego czasem w sposób bardzo krytyczny, nieprawdopodobnie krytyczny. Więc cała ta antynomia, prawda, która mieści się w tym Kitowiczu, z jednej strony kocha ten czas sarmacki i uznaje, że czasy nadchodzące Augusta Poniatowskiego będą złe, będą do niczego, nic z Polską dobrego nie zrobią, a z drugiej strony pisze o tej Polsce jako kraju, który jest rozdrapywany, który jest szargany, w którym świętości są szargane, w którym wszystko zostaje właściwie zbrukane, czego się nie tknie, sejmu, sejmiku, palestry, wojska, stanu dworskiego, wychowania dzieci, wszystko tam jest naruszeniem pewnego nie tylko prawa, ale i od dobrego obyczaju. No ale przecież nie chciał pan zrobić spektaklu historycznego o czasach saskich. To miał być utwór współczesny wtedy, który przed czymś przestrzegał? Tak, oczywiście. Trzeba pamiętać, że ja to zrobiłem na początku lat 90. I otóż zawsze w takich ważnych momentach dziejowych przychodzi do nas taka myśl, a oto właśnie odzyskujemy niepodległość. A co właściwie spowodowało, że myśmy ją stracili? I oto ten Kitowicz pozwolił mi dokładnie uzmysłowić sobie ten czas między utratą niepodległości, do czego przyczyni się kilka pokoleń naszych przodków, i te 200 lat bycia w jakiejś zamrażarce, bycia w Europie i poza nią. Czasy, że nie tylko nie mieliśmy państwa, prawda, które nie rozwijało nas samych, prawda, obywatele rozwijają się w państwie, które się rozwija, prawda, ale i także całe procesy kulturowe zostały gdzie indziej skierowane. Otóż nie na to, nie na jakiś zwyczajny, normalny, ludzki rozwój, idący jakby wespół z tym, gdzie się rozwijała Europa. Czyli i oto opis obyczajów miał być terapią zbiorową. Nauczmy się być Europejczykami, odrzućmy to, co jest złe w przeszłości. No więc coś takiego, prawda, bo oto ta zamrażarka, w której żeśmy się znaleźli, powoduje w nas, że sami czujemy się jakoś nie za dobrze, że wiemy, że jesteśmy chyba na skraju Europy, że nie jesteśmy Europejczykami, ale nie do końca, że jesteśmy że pewne procesy kulturowe są w nas zatrzymane, że jesteśmy czasem, niektórzy myślą, pariasami Europy. I stąd powstają kompleksy. I teraz, jeżeli my z tym kompleksem naszym wejdziemy do Europy, to oczywiście spowoduje to jeszcze większą frustrację w nas. I ta frustracja oczywiście w tej grupie ludzi, którą ja pokazuję, jest, funkcjonuje. A czy po 22 latach ten utwór jest, ten spektakl jest dalej aktualny? Ten sarmata w nas urósł? Jest nas coraz więcej, nas sarmatów? Ja myślałem, że kiedy robię ten spektakl, no w jakiś sposób samego siebie, publiczność uczulam na to, żeby może nie wchodzić do tych samych jakby do tych samych dróżek, nie iść tymi samymi dróżkami. Okazało się, że ta droga jest jednak bardzo, bardzo serio w nas zakorzeniona, bardzo mocno w nas zakorzeniona. No niech przykładem tego wszystkiego będzie fakt, że spotykam znajomych, nie wiem, czy cenić sobie tę uwagę, czy nie, ale mówią, no jeżeli my siadamy do stołu i mamy imieniny, to najpierw puszczamy sobie opis obyczaju, wie pan, ten fragment, panie Mikołaju, kiedy wypijecie tam, a potem dopiero sięgamy za kielichy. Ja nie wiem, czy to jest dobra recenzja. Przeciwne. Wbrew chyba pana intencjom pokochaliśmy tego strasznego sarmatę w sobie. Drodzy państwo, opis obyczajów Mikołaja Grabowskiego według pism księdza Jędrzeja Kitowicza. Zapraszam serdecznie.
Lubo, nie masz nic nowego pod słońcem, jak powiedział Salomon. Jednakowoż rzeczy na świecie, odmieniając się ustawicznie według przepisanego im od Stwórcy prawa i za koleją rzeczy jedne po drugich następując, nowymi być się zdają, choć już dawniej były. A że ludzie pospolicie wolą nowe rzeczy bardziej niż stare, nowymi zaś są wszystkie dawne dla tych, którzy ich nie widzieli, przeto chcąc dogodzić powszechnemu gustowi, umyśliłem dawniejsze obyczaje polskie, jakie znałem za panowania Augusta III, wystawić potomności. Niechże potomność, do której piszę, przegląda się w dawniejszych obyczajach, z dobrych niechaj wzór bierze, złych niechaj się wystrzega. Za omyłki w pisaniu przepraszam mojego czytelnika, jeżeli będę miał czas poprawić ich zechce. Jeżeli nie, wybaczyć mi raczy. Końcem pomnożenia chwały boskiej były w wielkim szacunku. Najprzód w szkołach dla studentów była kongregacja Sodalitatis Mariae. Każdy sodalis zobowiązywał się szczególniejszym sposobem służyć Najświętszej Pannie, tak nabożeństwem do niej, jako też niewinnym życiem. Katolicka Rzymska, katolicka. Droga od niepamiętnych czasów zadawniona, pełno wszędzie swoich wyznawców mająca, żydowska, trzecia z tureckiego państwa wyprowadzona, Karaimu. Drugie bractwo było literatorum, czyli literackie. W to bractwo wchodzili sami tylko mężczyźni, tak wielce uczeni, że mogli czytać na chorale kościelnym. A że wtedy umieli czytać, a co większa po łacinie, mimo że wielu z nich tego języka nie rozumieli, stąd bractwo swoje nazwali literackim, a siebie literatami. Katolicka Rzymska, czwarta wiara. Rzadka, kto nie znajdował się wpisanym w pierwsze albo drugie. Celniejsi obywatele mieli sobie za honor być różańcowymi przeorami, przeoryszami, kantorami, kantorkami, etc. Kto paciorki nosił w kieszeni, miał mniej odpustu. Kto u pasa miał więcej. Dla zyskania wtedy jak najwięcej odpustu, u wielu noszone były u pasa, mianowicie u osób podeszłych. Katolicka. Siódma wiara schizmatycka grecka. Ósma filipowców. Dziewiąta manistów albo kwadrów. Bractwo szkaplerzne miało także do siebie wielką ciżbę różnej kondycji i osób.
Obowiązki tego bractwa były pościć środy na maśle i nosić kaplerz na gołym ciele. Ale go z trudna kto nosił tak, jeno na koszuli, dla gadu, który się w nim zapleniał. To nie chciał środy pościć, powinien był odmówić 7 razy zdrowaś Mario, 7 razy ojcze nasz i raz wierzę w Boga. Innych obowiązków to bractwo nie miało. Katoli, 10. wiara frejmasonów albo farmasonów, 11. ciapciuchów, tercjaństwo. Tercjaństwo to było przyłączenie się do jakiego zakonu, nie stając się zakonnikiem. Obowiązek był tylko nosić pod suknią świecką, jakiej kto zażywał pasek tego zakonu, albo też suknią koloru zakonnego, albo kaftanik na koszuli krojem jakimkolwiek. A przy tym była obligacja, ale nie pod grzechem koniecznie, odmawiania pewnych pacierzy, zachowania pewnych postów i świadczenia podług możności łask zakonowi polubionemu. Za to wolno było po śmierci tercjarzowi albo tercjarce pochować się w zupełnym habicie zakonnym. Katolicka, rzymska, czudastą wiarą, albo raczej powszechną niewiarą, nazwano deistów. Ci odrzucają naukę objawienia, przed wszystkimi religiami, zarówno powracając, mniemając, że światło rozumu dosyć jest zdolne do objaśnienia człowieka między wyborem dobrego i złego. Reszta zaraza pod panowaniem Augusta III jeszcze nie była tak śmiałą, jaką się potem uczyniła. Dewotki i dewotowie to byli to samo co tercjarze. Z tą różnicą, że i suknią szarą nosili i mieszkali przy jakich klasztorach, jedynie pilnując nabożeństwa, oddaliwszy się od domowych interesów. Dewotów niewiele bywało. Dewotek 100 razy więcej. I wyjąwszy niektóre prawdziwie pobożne, drugie były obłudnicy. Plotuchy. Zwadliwe. Oszczerczynie i pijaczki. Jak zwyczajnie. Wszędzie się miesza złe do dobrego. Inne bractwa dla wszystkich obojej płci. Pospolite były serca Pana Jezusa, pocieszenia Najświętszej Panny, opieki świętego Józefa, świętej Barbary, świętego Roga, świętego Ducha i innych bardzo wiele pod tytułem rozmaitych świętych. Katolicka Rzymska. Była za Augusta III i jest dotychczas aż oziemblenia. Benedyktyni, Franciszkani, Dominikani, Sterci, Franciszkani, Dominikani, Jezuici! 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 Jezuici byli w pierwszych respektach u panów! Mina ich przez półpoważna i skromna wiele im dodawała respektu. Nie pospolitowali się z nikim podłym, ale zawsze szukali znajomości i przyjaźni z osobami znacznymi i panami. Wdowy bogate i wielkie panie były ich obłowem. Szlachectwo i bogactwa były jedne z większych przyczyn, dla których jezuitów bardziej na inne zakony poważano. Każda albowiem cnota lepiej się wydaje w osobie szlachetnej niż podłej. Jezuici, Augustianie, Piarowie na początku panowania Augusta III byli jeszcze dosyć mali. W prostocie zakonnej, chodząc według ustaw swego patriarchy, świętego Józefa Kalasancjusza. Skoro jednak konarscy, trzej bracia rodzeni, dali imiona swoje temu zakonowi, podniosła się w górę z niskości chwała zakonu pijarskiego.
Czemu dodając okrasy powierzchownej płaszczyki krótkie zarzucili? Marianie. A sprawili sobie płaszcze długie! Jezuici. Żeby zaś utopić w niepamięci takową stroją degeneracyją i swemu fundatorowi w obrazach płaszczyk krótki przemalowali na długi. Czapki także grube, wykrawane zarzucili, a sprawili sobie piuski subtelne z jednymi kutasami. Jednego razu nuncjusz, ujrzawszy z okna dwóch pijarów z takimi kutasami, zawołanym do siebie nożyczkami kutasy poobcina, dawszy napomnienie religiosi non debem sic incedere. Kartuzi! Kartuzi milczenie ustawiczne zachowują w klasztorze. Nawet kiedy przechodzi jeden względem drugiego, nie wolno im jednego słowa powiedzieć. Jak tylko te dwa, memento mori, konwersują ze sobą na migi i przez karteczki. Marianie! Marianie! Marianie, nazwisko sobie wzięli od czci osobliwszej Najświętszej Maryi Panny. Zakon ten jest jeden pomiędzy zakonami, którego fundatorem jest Polak! Babczyński! Ślaszczyc! Misjonarze! Świętego Wincentego Paulo! Nie tylko w kościołach, ale i po domach swojej parochii prześladowali rozpustę! Łapiąc nocnym sposobem osoby podejrzane, a sprowadziwszy na cmentarz przez bandyją swoją dziadowską, nie chyzobem, ale konopnym kropiłem, wyganiali z nich ducha nieczystego. Najsławniejszym misjonarzem z tego zgromadzenia był Sikorski. Głos miał wielce donośny i wdzięczny, udanie żarliwe i przenikające, styl prosty i retorycznymi wdziękami nieokraszony. Umiał jednak wzbudzać w słuchaczu afekta, jaki chciał. Płacz, żal, miłośne serca ku Bogu rozrzewnienie, obrzydzenie grzechów i tym podobne dotchliwości widzieć bywało. Nieraz na jego kazaniu cały kościół łzami zalał. Kochanie Boże, sercem swym oświadczając, albo jak rój pszczół zamieszany do przebaczenia wzajemnej, albo do nóg sobie upadają. Jednego razu na misji w Krakowie taki miał nacisk ludu, że aż w polu za miastem musiał do nich kazania czynić z wystawionego na ten koniec rusztowania na formę kazalnic. Na pamiątkę tej tak sławnej misji bite były kopersztychy! Pameduli, pameduli. W wielkim ohendustwie trzymają swoje kościoły. Przeto po każdym ingresie umywają pawiment kościelny, zbywając tym sposobem kurzawe błoto i pchły naniesione do kościoła, osobliwie od kobiet, których się ten owad raczy. Kartuzi! Kartuzom na niewiasty spoglądać nie wolno nawet i z daleka. Dlatego wychodzić mających na rekreacyją poprzedza całogodzinne dzwonienie. Jeżeli niewiasty znajdują się w tamtej stronie, żeby na bok opodal ustępowały. Jeżeli jaka niewiasta napadnie na kartuzów, w ten czas nie ona przed nimi,
ale oni przed nią uciekają. Paulini! Paulini! Rastor Jasnogórski! Paulini! Wielce sławny obrazem Najświętszej Paulini! Albo i fortecą! Paulini! W różnych wojnach polskich od Moskwy Szwedów dobywaną! Paulini! A nie dobytą! Bernardyni! Bernardyni! Bernardyni, jak się zdarzy komu jaki gruby występek, biorą winowajce, wywłóczą z habitu, nagiego do słupa za ręce nogi przywiążą i rózgami oców do głów otną jak kota. Misjonarze świętego Wincentego a Paulo, najpiękniejsi klerykowie u misjonarzów, płacący więcej opłaty rocznej, miewali więcej od drugich na obiad i na kolację. Pozwolicie, na obiad bywał kawałek pieczeni, której innym nie dawano do obiadu, tylko na kolację, a na wieczerze kawałek sera, albo kilka jabłek, albo orzechów włoskich, lub pięć kasztanów, lub biszkopci. Bazylianie schizmatycy. Nigdy mięsa nie jedzą, osobliwie moskale. Moskale mięsa nie jedzą. Bywały w Warszawie kobiety ruskie czarnego koloru. W nakryciach głów i sukniach zażywające. Od którego koloru nazwano je czernicami. Czernice ruskie pospolicie przedawały po Warszawie nici białe. Ruskie w Warszawie! Kapucyjanie chodzą z brodami w sandałach na bosą nogę wzutych. Habicie tylko i bez sukienki, tak jak Bernardyni i reformaci, odróżniają się kapturem dłuższym i śpiczastym. Krzyżacy z krzyżem czerwonym na sukni wierzchniej, którzy się zowią stróżami grobu Bożego, początek swego zakonu mający z Jerozolimy, do chorób biorą na siebie rokiety i mucety czarne, to jest płaszczyki po łokieć u ręki krótkie, z małymi z tyłu kapturkami, z przodu zapinane na guziki drobne, jedwabne, czerwonego koloru. Marianie, krój ich sukni taki, jak był przedtem pijarów. To jest suknia długa do ziemi, fałcista, z przodu zaszyta, z płaszczykiem krótkim do kolan, czapka wykrawanka, kolor biały. Dominikanie! Zimą i latem habitów zażywają sukiennych, a zamiast koszul płóciennych cylicyjów, które są z wełny, gatunku takiego jak pytle młynarskie. Habity sami sobie pierą, a starszym czynią tę usługę młodsi. Braciszkowie ich noszą szkaplerz czarny, habit czarny, wszyscy czarny. Thank you.
Augustianie mają takie habity jak franciszkanie, tylko z obszerniejszymi od franciszkańskich rękawami. Opasują się pasami rzemiennymi, nie nicianymi. W klasztorze używają habitów białego koloru, lecz do choru i za fortę nie wychodzą tylko w czarnym. Kanonicy regularni. Na sukni spodni, czyli habicie, noszą całe rokiety. To jest komrze w rozmaite fałdy fryzowane, z rękawami wąskimi i gładkimi. Drudzy zażywają tylko pół rokiecików, to jest komrzów bez rękawów i gładki. Do choru przypinają na siebie płaszcze długie, aż do ziemi wiszące, nie okrywające ramion, i trzewiki na nogi kładą z klockami czerwonymi. Kartuzi! Kolorem i krojem habitu podobni są do kamedów. Tą różnicą, że szkaplerza nie przypasują, ale na wierzch pasa kładą. Brody golą, koszul płóciennych zażywają, pod które na głowy ciało kładą szkaplerz ostry, z Łosia, Końskiego, papa! Trza! Kameduli chodzą w bieli, od którego koloru nazywają ich pospolicie bielanami. Gdy są w drodze, zażywają do obuwia trepków albo botów. Eremie zaś kładą na nogi trepki drewniane na pończochę sukienną wzutę. Do ołtarza zaś biorą na nogi pantofle, których dlatego zawsze w zakrystii stoi po kilka par. Habit ich, suknia długa, na tej szkaplerz równy z nią, pasem sukiennym wąskim przypasany, przy sukni kaptur przyszyty płaszcz, spinający się pod szyją na guzik kościany, okrywający plecy i ramiona, bez którego płaszcza z celi, czyli chatki swojej, nie wychodzi nigdy żaden kameduła, nawet jeden do drugiego. Sypiają w habitach, ale bez płaszcza. Strój habitu cyskarskiego nie różni się niczym od benedyktyńskiego, ale różni się innymi okolicznościami. Najpierw trzymają habit biały, szkaplerz i pas czarny. Szkaplerz przypasują pasem. Habity noszą z lekkiej materii kamlotowej, szkotowej albo kromrasowej. Do choru biorą na siebie płaszcze długie, aż do ziemi wiszące, z szerokimi ramionami i kapturem. Bielizny używają dosyć cienkiej, około rąk pod rękawą wydatnej i we wszystkim stroju znacznie zachowują ohebdóstwo. Duchowieństwo świeckie obrządku łacińskiego dzieli się na plebanów i proboszczów. Uram animarum trzymający. Do którego rzędu powinni należeć komendarze i wikariusze subalterni, jeden urząd z pierwszymi trzymający. Na kanoników katedralnych i kolegiackich. Dalej, na wikariusz, mansjonarzy, penitencjarzy, altarystów, a na koniec biskupów, który to urząd w hierarchii kościelnej jest najwyższy, bo gdy inni w swym powołaniu dążą do doskonałości, biskupi stają w stanie doskonałym. Dlatego też ani arcybiskup, ani patriarcha, ani kardynał, ani nawet sam papież nie jest w stanie wyższym od biskupiego, a jedynie wyższej godności. Dlatego też papież pisze się najwyższym biskupem i gdy pisze do drugiego biskupa, daje mu tytuł kochanego brata. Proboszczowie i plebani! Strój kanoników katedralnych kościelny! Podróże odbywali kolaskami. Najprzód suknia długa. Par albo w cztery konie zaprzężonymi. Na kongregacje duchowne takimi zajeżdżali. Zakładali pół rokiecie. I po zakończeniu kongregacji duchownych na łańcuch wysiadowali. Do drugiego. Albo i do trzeciego dnia, jeżeli ksiądz gospodarz konkretnie. Drugi strój cymara albo cała. Tamty ludzki. To jest suknia długa. Takowe raczenie się bywało w zwyczaju całego kraju. Jak kapan. Na wszystkich zajazdach.
chrzcino! Z rękawami podwójnymi! Na wszystkich po brzegach! Jednymi rękę, aż do pięści okrywającymi! Przed tą kongregacją duchownym nie było słuszności za występek poczynania! Aż do się! Po kilka rzędów guziczków drobnych między sobą! Do synatu biskupi wchodzili zwyczajnie. W rokietach i w mucetach. Kolor sukni fioletowy i płaszcz czarny. Kobielski, biskup łódzki, z gorliwości o nawracanie niewiernych w bożnicach nawet żydowskich Ewangelią opowiada. Ofiary ołtarza codziennie w kaplicach swoich pałacowych, a w dni uroczyste w publicznych kościołach odprawowali. Grabowski, biskup warmiński, bardzo często uczęszczał do kościoła dla odprawienia mszy świętej. Z tym atoli grymasem, że kiedy w kościele zastał śpiewanie różańca, zaraz sam wołał na cały głos, aby przestano, póki on swego nabożeństwa nie odprawi. Posty jedni na naśle, drudzy na oleju zachowywali. A jeżeli któremu chore zdrowie nakazywało w postne dni używać mięsa, jedli go samotnie, nie dając innym w takiej przygodzie niebędącym, a do mięsa widzi apetyt mającym źle przystosowanego przykładu. Szeptycki, biskup płocki, jako z urodzenia Rusin ścisłe zachowywał posty, regularnie miewał mszą świętą, a mimo iż był kulawy, tak się z nią szybko uwijał, że mu ledwo ministrować mszał i kanon nadążyli. Pacierze kapłańskie, gdy odprawiał, to tak szybko, że się zdawało, że cię go szuka po brewiarzu. Mówią pospolici, że suknia nie ma nic do obyczajów. Oj ma! I to bardzo wiele. Skoro duchowni zaczęli nosić niemiecką suknię, zaczęli się też powoli dyspensować od pacierzy, od postów, od służby ołtarza. Mięsne stoły otwarte, jakby im do tej ludzkości mało było innych dni, niepostnych, albo jakby ich na ryby nie było stać, dawali. A sami, choć czerstwi i zdrowi, pospół zaproszoną kompanią z katolików i dysydentów złożoną, mięsem się nadziewali. Najprincypialniejszy był post prywatny w środę. Nawet w wielkich domach ten post obserwowano. Niższy i septenna w środzie. Jednym średnia kościół na maści. Dobie świętego Józefa, świętej Barbary, jakby świętej Anny. Na pozycję innego świętego, czy albo z dziekołu była ten sposobny spowiedź. Niemal wszyscy go zachowywali, poszcząc na maśle. Jedni zachowywali go szczególnie dla dostąpienia odpustu, drudzy do zysku duchownego łączyli interes doczesny, aby uchronić kapłona. To były posty. To były posty. Piątek z matki, w sobotę z matki, chociaż w przyjmuje. Dzień post zaczyna się od pierwszego piątku przypadającego w marcu i trwał nieprzerwanie przez pięć piątków osobie następujących. Kapnicy! Od kap, którymi się przykrywali, tak nazwani, byli to ludzie rozmaici, z nabożeństwa lub z nakazu spowiedniczego, publiczną spowiedź po kościołach podczas pasyi czyniący. Kapy.
były zrobione z płótna, najwięcej prostego i grubego, szaro farbowane. Ale że ambicja ludzka wszędzie się wciska! Przeto i te wory pokutne kapami nazwane nie wszystkie były z materii szarych i grube, były inne z materii cienkich, glacowanych, różnego koloru, czerwone, zielone, granatowe. Te kapy bywały kościelne, albo do jakiego bractwa należące. Rozdawano gratis, co podlejsze. Lecz piękniejszą chcący dostać, musiał zawiadującemu niemi to wetchnąć w rękę, ponieważ bywał do nich nacisk większy jak do podłych. Niektórzy najmowali ich sobie na cały post, nie chcąc cudzego waporu i krwi w kapie zawartego brać na siebie. Ubierali się w kapy w jakiej izbie kościoła bliskiej. Wychodząc z izby, zaczynali jaką pieśń o męce pańskiej. Kładźcie się wszyscy krzyżem i poleżawszy tak do pewnych słów śpiewania kościelnych nadchodzących odnosili się na kolana i zamieniwszy ta góra służąca czego zadania. Potem się znowu spali i leżeli krzyżem pękną do chwilę. Biczowali się trzy razy przed procesją, dwa razy po procesji. Ostatnie biczowanie było najdłuższe. I publiczną czyniły dyscyplinę. Jaką jednak z natury są miłosierne, tak się też nie nad swoim ciałem pastwić nie raczyły, głaszcząc się raczej miętką dyscypliną po plecach niż biczując, a ciałem delikatnym i koszulą cienką, wizerunek miłosny. Zamiast pokutnego wystawiłem. Wielki Piątek! Kaplicy z każdego kościoła z osobna obchodzili groby Chrystusowe po innych kościołach. Procesja kaplicka, oprócz krzyża niesionego na czele procesji, miała także drugi krzyż. Wielki!
starcic spajany dla letkości, który pośrodku kapników dźwigał jeden kapnik. Idąc nie wyprostowany, ale w pół człowieka zgięty, tak jak nam malarze wystawują Chrystusa, krzyż na Kalwarię niosącego, miał na głowie, czyli raczej na czapce kapturem przykrytej, koronę cierniową i łańcuch gruby, długi pod pachę. Koniec krzyża unosił za nim inny kapnik, wyrażający Cyreneusza. A dwaj kapnicy, nagie miecze niosące na ramionach, wyobrażali żołnierzów Chrystusa na Kalwarię prowadzących. Wyobrażający Chrystusa kapnik udawał także jego pod krzyżem upadanie. Na ten czas reprezentanci żołnierzów, bijąc lekkimi razami po plecach nosiciela krzyża, wołali na niego donośnym głosem: Postępuj, Jezu! Na ten czas wyobrażający Chrystusa kapnik powstawał i dalszą drogę, czyli procesją, kończył. Jeżeli w kościele, do którego weszła procesja kapnicka, był wielki natłok ludu, że się kapnik z krzyżem do niego pomieścić nie mógł, zostawał przed kościołem. No i na ten czas mógł sobie posiedzieć, odpocząć, tabaki zażyć, czasem z jakim miłosiernym pijakiem kufel piwa wydusić. Zdarzało się i to, a rzadko, że dźwigacz krzyża, nie znalazłszy dobroczyńcy, który by go posilił, zostawszy krzyż i łańcuch pod kościołem, sam pobiegł w cierniowej koronie do najbliższej szynkowni. Dla ochłodzenia pragnienia. No a gdy nie zdążył go ugasić, zanim procesja wyszła z kościoła... Na ten czas reprezentanci żołnierzu, nie żartem, płazami trzepiąc mu plecy, przygnali go pod krzyż! Jeżeli dwie procesje kaplickie zeszły do jednego kościoła, żeby nie padł upartę, że jedna z drugiej nie chciała ustąpić pierwszeństwa, przychodziło między nimi kapliczki! Mamy wiadomość z Ewangelii, że Chrystus narodzony w stajni złożony był in presepio. Presepe znaczy w polskiej mowie żłób. Jasła zaś zowią zagrody pod żłobem, gdzie słomę na podściel pod konie służącą kładą. Ten, kto pierwszy wymyślił jasła, rozumiał, że jasła i żłób są imiona jedną rzecz znaczące. Kiedy nastały do Polski, nie wiem. Jak jednak pamięcią sięgam, we wszystkich kościołach były używane. Była to szopka mała, pod nią zrobiony żłóbek, w tym osóbka Pana Jezusa z wosku albo papieru klejonego, albo irchy lub płótna konopiami wypchanego uformowana w pieluszki z jakich płatków bławatnych i płóciennych zrobione uwiniona. Przy żłóbku z jednej strony wół i osieł klęczące i puchaniem swoim dziecinę Jezusa ogrzewające. Z drugiej strony Maryja i Józef stojący przy kolebce w pokoju.
postaci nachylonej, afekt natężonego kochania i podziwienia wyrażający. Na górze szopki pod dachem i nad dachem aniołkowie unoszący się na skrzydłach, jakoby śpiewający Gloria in excelsis Deo. Toż dopiero w niejakiej odległości jednego od drugiego pasterze padający na kolana przed narodzoną dzieciną, ofiarujący mu dary swoje. Ten masła garnuszek, ów syrek, inny baranka, inny koźle. Dalej za szopką po obu stronach pastuszkowie i wieśniacy. Jedni pasący trzody owiec i bydła, inni śpiący, inni do szopy śpieszący, dźwigający na ramionach barany, kozły, między którymi osóbki, rozmaity stan ludzi i ich zabawy wyrażające. Panów w karetach jadących, szlachty i mieszczan pieszo idących, chłopów na targ wiodzących drwa, może siano prowadzących woły, orzących pługami, zebrających chleby, szynkarki różne trunki szykujące, niewiasty robiące masło, dające krowy, Żydów różne towary do sprzedania, na ręku trzymających i tym podobne akcje ludzkie. Skoro jednak te jasełka jako martwe posągi nie wzbudzały w ludziach stygnącej ciekawości, przeto reformaci bernardyni i franciszkanie jasełkom przydali ruchawości. Między osóbki stojące, mieszając chwilami ruszane, ruszane chłopów pijanym, pijący się pałkami, albo szynka z bachem tańcującami, potem odwiadła o moje porwanie, albo śmiech z nagłym naprzód tańcującą, albo się pijąca. Tylko pozwolił wystawić nie kochamy. Panowie! Tak w domach. Jak i na publicznych miejscach przebywając. Kochali się w wielkich stołach. Dawali sobie nawzajem na publice obiady, wieczerze, do tych zapraszali przyjaciół, obywateli wojskowych i sędziackich. W domach często zjeżdżali się do nich pobliżni sąsiedzi. W
rzadki był dzień bez gościa. Częste biesiady z tańcami i pijatyką. W całym kraju pędzono! Lidzie na wesołościach i lusztykach! Wyjąwszy małą garstkę skromnych napojów. Stoły! Stoły zastawiano wielkimi misami, które u wielkich panów były srebrne, u mniejszych cynowe. Talerze także srebrne, dalej cynowe, porcelanowe, farfurowe. Służba stołowa, misy, serwisy, salaterierki, talerze, półmiski, parafinki, porcelanowe, łyżki. Pospolicie srebrne kładziono na pośrodku stołu, gdzie mieścić się miały dystyngwowane osoby. A po bokach, do których właśnie się kto chciał. No i kto się mógł zmieścić? Lewano łyżki blaszane lub cynowe. Nożów i widelców nie dawano po końcach stołu. Trwał albowiem zwyczaj, że dworzanie i towarzystwo nosili za pasem nóż. Jedni z widelcami, drudzy bez widelców. A inni jeszcze oprócz noża mieli u pasa uwieszoną łyżkę. A to nie zastał u stołu łyżki gospodarskiej, a swojej nie miała. Pożyczał jeden u drugiego. Skoro ten rzadkie zjadłszy, to gęstego się zabrał. Albo zrobił sobie łyżkę ze skórki chlebowej, zatknąwszy ją na nóż. Co nie było poczytane za prostactwo. W wieku wykwintnością francuską, jeszcze nie bardzo zarażonym, czyli też niewypolerowanym. Odmienianie talerzy za każdą potrawą nie od razu nastało. Stołownicy obywali się jednym talerzem. A jak ten już był wypełniony kościami ogryskami, podawali go posłuchaczowi jakiemu. A wyzwróciwszy gdzie w kąto wygnaty, czymkolwiek talerz ochynożył. No albo sami nieznacznie pod stół obiedziny zrzucali, talerz sobie do nowych potraw uwalniając, no i chlebową skórką obczyścili. Z jednej szklanki pili, albo z jednego puchara w kolej idącego. Nie brzydząc się kroplami napoju, które z wąsów jednego spadały w puchar, podawano drugiemu. Biała płeć nawet nie miała mierziączki przytykać swoich ust delikatnych. W kolej idącego po wąsach zargany. Gdy zaś nastały kielichy szklanne, kieliszki, nastała za tymi obrzydliwość cudzej gęby. Kto spełnił kielich, nim go drugiemu podał, wytarł go, przystał serwetką. Aby na niczym nie zbywało wykwintności. Przed każdym naczyniem kładziono po kilka drewienek bukszpanowych, ostro i kończysto zakończonych, do wykałania zębów. W pierwszym zwyczaju staroświeckim nie było jeszcze zbyt wykwintnych potraw. Rosół, barszcz, sztuka mięsa, bigos z kapustą, z różnego rodzaju mięsiwa kawalcami, kiełbasą i słoniną drobno pokrajanymi, ale kapustą kwaśną pomieszanymi. I nazywano to bigosem hultajskim. Dalej! Gęś gotowana, ze śmietaną, z grzybkami suszonymi, w drobną kostkę pokrajanymi. Kaszą perłową zasypaną. Gęś czarną, którą zaprawiano tak. Kucharz upalił wjechać słomy na węgiel, z braku czystej nierzadka z bota na prędce wyjęty.
przydał do tego jakiego miodu przaśnego. Dodał o jakim mocnym mocnym. Zmieszał z ową słomą spaloną. Zasypał imbierem pieprzem i stała się gęś czarną. Dalsze potrawy! Flaki! Czasem żółto szafranem zasypane. Nie, czasem bez szafranu w białym sosie mąką zaklepanym. Cielęcina szaro! Cielęcina biała! Wyśmiewana! Kury! Kurczęta! Gęsi rumiano! Indyki! Kapłony! Barzanty! Baranina z czosnkiem! Prosięta! Noga wołowa na zimno w galarecie. Wędzonka wołowa! W Wielkiej Polsce barania lub wieprzowa. A wszystko to rozmaitymi smakami, do których zwyczajne zaprawy były migdały, rozdenki, w kościach, gałkach. I wielpiec! Szafran pistacyjny. Tartofle. Miód, cukier. Ryż, cytryna. Ale mało na on czas, jak odrona. Dalej jeszcze. Kiełbasy. A kiszki z ryżem i mam drobne. Toż zmierzyna. Pające. Czarny. Jelenie. Daniele. Dziki. Kropatwy! Kaczki dzikie! Dziećmierze! Ptaszki drobne! Pastępy! I pardwy na Rusi! Takową potrawę zawsze dawano na pierwsze danie. I to wszystko było gotowane, a potem przysmażone. No, a na drugie danie dawano! Takie same mięsiwa i ptactwo pieczone. Ty zaś wszystkich potrawach najbardziej przestrzegano wielkości. Tak iż półmiski i misy musiały być szumate. Między półmiski stawiano dwie albo trzy misy ogromne, drewniane, na kształt piramidów z rozmaitego pieczystego zrobione, które hajducy we dwóch wnosili. No bo by jeden nie uniósł. No bo by nie uniósł. I na spodzie takiej piramidy zawsze leżały dwie pieczenie. Wielkie. Wołowe. A na nich ćwiartka! Jedna! I druga! Cielęcina! A dalej baranina! A potem indyki, gęsi, kapłony! Kurczęta, kropatce, bekasy! Ale im dłużej, coraz mniejsze ptactwo do... Goście sprawniejsi do krajania brali przed ciebie owe mięso, rozdzielali je i częstowali wszystkich siedzących u stołu, nie przypominając, zostawić dla siebie najlepszej sztuczki. A długo Polacy nie mieli sposobu utrzymania potraw w cieple. Im się kucharz wyguzdrał ze swoją symetrią potraw. No to wszystko potem! No, ale jeżeli co jeszcze ciepłe na stół zaniesione zostało? To reszty. Tykło nim panowie zasiadający do stołu procesji. Nukta! Repliki! Repliki! I oramenta względem miejsc pierwszeństwa zakończyli. Więc zasiądczy następowała remisa zimnych potraw do kuchni, a ta będąc przewlekłą psuła apety. Ale trafiało się i to, że potrawa odesłana do kuchni w ogóle na stół nie powróciła. No i w rękach jakiegoś sprawnego służalca przepadła. Niektórzy stołownicy, mając gorące żołądki, zjadali choć na zimno potrawy postawione. Myślące długo. Nad taką nieprzyzwoitością wymyślono fajerki srebrne nalane spirytusem, który dodając ognia nie czynił dymu. Na wszystkich stołach przed innymi potrawami kładziono parę śledzi surowych.
dlatego panowie przed wszystkimi innymi potrawami jedli po dzwonku. A to dla zaostrzenia apetytu. A jak mieli podanie od doktorów, którzy z obżarstwa panów, spodziewając się chorób, doradzali im to, co psuło zdrowie, żeby mieli kogo leczyć. Międzypieczyste z mięsa stawiano torty, ciasta francuskie. No, ale te ciasta były bardzo ciężkie i grube. Nie dawano do nich masła młodego, ale przeciwnie, starego. Czasem nawet zielonego. No bo takie było sporsze i dawało więcej czucia swego. Staroświeckim pączkiem trafiwszy w oko, mógł go podsinić. Trzecie danie składało się z owoców ogrodowych i cukrów rozmaitych, między które z cukru lodowatego stawiano misternie zrobione bachy. A, cyfry! Herby! Domy dragantami zwane. Które biesiadnicy łamiąc burzyli. A po brzegach w malutkich karafinkach stawiano różne konfitury mokre. Wiśnie. Pożyczki. Agres. Śliwki czarne. Śliwki zielone. Orzech włoski. A na farfurkach konfitury suche. Jako to gruszki w cukrze smażone. Migdały białym cukrem oblewane. No i karulek takimże sposobem. I lody cukrowe. Śmietany. Malinów. I innych soków zimnym stężonych. Galarety. Z rosołu mięsnego i cukru składane. Biszkopty. Makaroniki. Pierniczki. Frukta świeże ogrodowe. Przepraszam. No, najadłszy się smacznych potraw, skosztowawszy cukiereczku, trzeba się napić. O, patrzmy, jak dawni Polacy te potrzeby sobie ułatwiali. Najprzód gospodarz. Po odbytej sztuce mięsa nalał w mały kieliszek wina i pił nim zdrowie wszystkich siedzących u stołu, poczynając od osób najgodniejszych, aż do ostatnich. Za wymienieniem każdej przytykając do ust i odejmując kieliszek. A skończywszy dystyngwowanych, jednego po drugim wymienią własnym nazwiskiem albo powszechnym wielmożnego pana zdrowie, a gdy kogo nie znał, kierując ku niemu oko. W ten sam czas, jak i taki, brał się do swego kieliszka i pił zdrowie wszystkich, których gospodarz wielmożnego pana najlepszego. Nie rozumiał, ani też dawał, kto
a to mu się odchłonił. Najlepiej. Po tej pierwszej ceremonii była pauza. No. Jaką chwilę. Jedli i popijali z małych kieliszków. Aż do drugiego dania. No bo nie wszędzie, bo wielcy pijacy kazali dawać duże kielichy! Jeszcze przy pierwszym! Idźmy jednak powszechniejszym zwyczajem. Skoro spróbowano drugiego dania, to jest pieczystego. Gospodarz kazał przynieść dużego kielicha i tym wstrych nalanym pił zdrowie dystyngwowanszego. Ale zdrowie najdystyngwowanszego pił stojąc. No, a tym razem wszyscy wstali. Gdy wypił, oddał kielich temu, do którego był adresowany i usiadł. Wszyscy zatem posiadali. Gdy drugi powstawszy zaczął pić przedsięwzięte zdrowie, znowu cały stół się podnosił, tak jak mężczyźni, jak damy. Gospodarz promował coraz to inny kielich w ręce dystyngwowańszych po stopniach jednego za drugim. A ci znowu zdrowie gospodarskie nowymi kielichami odwzajemniając odwdzięczali. Akompaniując zdrowaniem każdego z przedniejszych pijącego. I było w tym wstawaniu i siadaniu tyle utrudzenia. Że drugi osłabł od niego w przód jeszcze nim się upił. Trudno zaś było siedzieć nieporuszenie, gdy inni wstawali. Podbytych zdrowia w pryncypalniejszych w szczególności. Szło zdrowie powszechniejsze osób mniejszych. Na różne klasy podzielone chwili więc klasami. Ich mościu, tak! Ich duchowieństwa. I mdziołkowych. A prześwietnej palestry. Ich mciów obywatelom. A na końcu, żeby nikomu krzywdy nie było. Całej kompanii zdrowie. Kto się nie ochraniał, mógł się upić, nie wstawszy od stołu. Nie potrzebując zwyczajnej dolewki po stole. Gdzie był gospodarz dyskretny, choć wylany dla uraczenia gości? Można się było uchronić od spełniania kielichów. Ulepiej, jeśli sam lubił pić. I drugich poić. Trudna rzecz była. Wołano! Krzyczano! Dolimano! Co tylko było sposobu, przemoszano do wypicia kielicha. A jeszcze duszkiem. Aż póki to dla trunku nie wymęczył. Albo póki nie postrzeżono, że się ma do odwrotu tego, co wypił. Trafiało się to, że komu trunku, jak to mówią, po dziurki pełnemu, nagle gardło puściło. I postrzelił jak sika w nich naprzeciw siebie znajdującą się osobę. Czasem damę po twarzy i po gorsie oblał tym pachnącym spirytusem. Ale to bynajmniej nie psuło dobrej kompanii. Zresztą ekshalacji uciekł gdzie za drzwi albo w kąt. A dama ustępując na bok jako tako się naprędza ochędożyła. Nareszcie w śmiech obrócono. Wszystko do dawnego ładu powróciło. Bywali tacy opoje, którzy czując sobie zbytek trunku, a nie chcąc go odstąpić. Wychodzili na dół. Tam sprawiali sobie dobrowolnie wymiot.
kompanina! Kiedy były tańce, o, to pijatyka zwalniała. A kiedy nie było, to czymże się pocieszy, jak niedobrym jeden drugiemu życzenie w ręce mać pana. Właśnie, panie bracie, najlepszego, Kuka, znowu pili! Robię pierwszy za drugiego! Gdy któryś z gości już nie mógł dłużej na nogach się utrzymać, wynosił się nieznacznie z kompanii. Goniono za nim, a do gonionego wracano do kompanii. Albo przy ostatnim progu. A, przy schoda. Na przadaniu do karety. Plac do pijatyki determinowano. Tam rad nie rad musiał wypić zdrowie ochoczego gospodarza. Gospodyni? To znacyjne. Sorry, kompanii! Czas uczty nie zwalił się znów. To na pożegnanie został bez zmysłu. To było największym celem owego traktamentu i ukontentowaniem gospodarza. Jeżeli nazajutrz usłyszał od służących, jako żaden z gości, trzeźwo nie wyszedł! Jako jeden... Pozłoczywszy się kłębem... Począł się! Wszystkie schody kłęby przemierzyła! Zaniesiono do stancji jak nieżywego. Jak puf zbił sobie ruch głowy o ścianę. Jako nareszcie ten niedomość chybiwszy kroku upadł w błoto. Tamci dwaj, skłóciwszy się ze sobą, pyski sobie
Rano herbata! Czasem z mlekiem. Czasem bez mleka. Ale zawsze z cukrem. Zawsze z cukrem. Z cukrem, no. Potem wódka gdańska. Persiko, cynamonka, dubelchany. Ratacja. Krambambula. Wypili po kieliszeczku. Przejedli konfitur albo piernika toruńskiego. Chleba z masłem. Sucharków cukrowych. I powtórzyli raz i drugi po kieliszeczku wódki? Po czym ochłodził się jeden z drugim szklenicą piwa. Niekiedy zalali to wszystko kielichem wina. I co to na obiadu? Zarabiając się rozmowami. Nie. No nie, tak. Graniem kart, warcabów. Szachu. Albo przechadzką. Przepalana domowej roboty. Z konfiturami, na miodzie smażonymi. Suchareczkami i pierniczkami takimi. Roboty? Jejmość pani stolnikowej. Albo podczaszyny. Z córkami i pannami służebnymi. Co wiecie? Trunki wielkich panów, jako to wino węgierskie znakomite. Francuskie, rozmaite, zamorskie. Pan tak. Muszkatel. No i szczecińskie.
Wołoskie, manasberskie. Szampańskie, które dawano na stempel po węgierskim. Panie, w dworach szlacheckich trunki w zwyczaju były. I dziś może są. Na Rusi był gorzałka, miód, wiśniak, malinnik. Daliki. Gorzałka, miód ordynaryjny, lipiec. A w Wielkiej Polsce gorzałka i piwo łowickie. Wąchockie. Wielniowskie. Elaborskie, szacowane także imieniem czarnego piwa. Na początku panowania Augusta III nastały w Polsce piwa czeskie. Ordynaryjne. I dubeltowe, a także piwa angielskie, które pierwszy wyinwentował Hieronim Wielopolski, koniuszy koronny. Ale to piwo, nie miało większej propagacji. Tylko u pałacu tego pana i wkrótce spadło z wziętości. No bo otwockie piwo go przesadziło. Otwockiemu zrobiło konkurs wilanowski. A wilanowskiemu inflancji. A grodziskie piwo służyło po Wielkiej Polsce. Także szlachcic, który nie miał u siebie piwa grodziskiego, był poczytany za mizeraka albo kubę. Ale grodzemacy przyczynili mu ręce doktorowie. Doktorowie? Którzy przyznali mu cnotę wód mineralnych. Doktorowie we wszystkich chorobach, w jakich zabraniają wszelkich trunków pacjentom, grodziskie piwo pić pozwalają. W pewnych chorobach pić go każą. Tam, gdzie piwo było w modzie, pili go od śniadania do obiadu, od obiadu do poduszki. Jaki wtedy trunek w jakiej prowincji panował? Takim trzeba. To była zła uczta. Zła kompania, kiedy się nie popili. Szlachcic, który trzeźwość zachowywał w domu swoim, to niewielką miał estymację. Niewiele był wart w kompanii. I pospolicie zwano go moderatem. Będzie kiszko. Rano. Herbata. Czasem z mlekiem. Czasem bez mleka. Zawsze z cukrem. Widzę. Gdy zaś nastała kawa. I rozeszła się po wszystkich domach. Dawali ją najprzód z mlekiem i z cukrem. Po której pijano wódkę. A herbatę jako sprawującą suchoty, oziębiającą żołądek wcale zarzucono. Policzono w liczbę lekarstw przeciw gorączce. I do wypłukania gardła po ejekcji, jak mianowicie z gwałtownego pijaństwa. Kawa. Tym trunkiem najulubieńszym. Raczej się kobiety tak najwięcej z rana. Jako też po obiedzie. I po wieczerzy. Kto z mężczyzn chciał uniknąć wina, miał się do kawy. Był albowiem na kształt przywileju zdrowia, że kto pił kawę, nie mógł być oprymowany winem. Ale ten przywilej nie służył dłużej niż do 2 godzin. Dobrej to. Osobliwie, gdy złym winem bojono. Kawa nareszcie od ludzi majętnych przeszła do całego pospólstwa. Podniosły się po miastach. Coffin house.
Krawcy, kupcy, przekupnie, przekupki, tragarze. I najostatniejszy motłoch udał się do kawy. Po domach skąpych albo małych robili sobie kawę, przymięszając do niej przez połowę pszenicy albo grochu palonego. No, bo koniecznie chciało się kawy. No bo już to bezni, to dom były prostacki, osknerski. Smakowało to jednak prostactwu nieznającemu smaku czystej kawy dobrze sporządzonej. Kawa wciąga ludzi w nauk, tak jak gorzałka albo tabaka. Że się bez niej obejść nie może, kto się w nią włoży. Ale tak dalece, że woli nie jeden, a jeszcze bardziej nie jedna. Obejść się bez chleba, aniżeli bez kawy. A z tych, co się w nią włożyli, ten niektóry oczy otworzył. Zaraz mu do łóżka niesiono kawę. No przecież było uprzedzenie zatwierdzone od doktorów, że wstawać z łóżka na czczo. A czy tak wychodzić na wiatr jest niezdrowo? Dlatego panie nabożne, kiedy miały przyjmować komunią, śpieszyły się do niej jak najraniej, a po przyjętej jeszcze śpieszniej powracały do domu. Gotowe wyprać popysko słogę! Policzki jej wysypać z wielkiej gorliwości! Jeżeli by zastąpieniem w próg! Kawy! Kawy! Nie zostało! Kawy! Kawy! Parochianki zaś wieńskie, jeżeli miały przyjmować tę świętość, brały ze sobą na odpust kawę. No i tam albo w karczmie, albo w domu księży. Lub w innym jakim. Napijały się swojego najmilszego trunku z obawy, żeby przez długą czczość żołądka aury niezdrowej w niego nie nadciągnęły. No i dobrze! Póki albowiem nie była znajoma kawa, biała płeć dystyngwowana na ranny posiłek używała polewki robionej z piwa. Wina, cukru, jajec, szafranu albo cynamonu. Ale na to po polewersce jejmości domowe same i z goszczącymi na sekret udawały się po trosze do apteki. I tam wódeczką mdlącą poleweczkę zakrapiając. Po trosze się wódeczką rozpajały. I na rozmaite jedzenie. Dziwaczki! Chimeryczki! Nareszcie na pijaczki ogniste wychodziły. Który defekt rozumu, że kawa nie sprawuje, chwalić ją stąd należy. Albowiem ona nie tylko miała płeć, ale i wielu mężczyzn od gorzałki niszczącej zdrowie i rozum zachowała. No dajcież się na pijaczki. Przekupki sprawiały sobie ochotę, najęły muzykantów, naznosiły jadła i trunków i choćby po największym płocie na środku rynku, na ulicy, tańcowały! No i kogo tylko z mężczyzn mogę złapać, ciągnęły do tańca. Dziękuję. I pomysłowie sami się narażali dla jadła i na złapanie. To zdystygwowany!
niewiadomy nadszedł na ten somber, wolał się opłacić, aniżeli pobłocić. I to jeszcze z babami skakać. Dyngus! 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 Polewali się rozmaitym sposobem! Amanci oblewali amantki swoje. Jaką inną pachnącą wodą. Po rękach, a najwięcej po gorsze. Z małej jakiej flaszeczki. Albo kika. A nimi obniewali damy wodą prostą. Z palkami, zikawkami, dużymi szklankami od góry do domu. Największą było rozkoszą przydybać, jaką damę w łóżku. Damę w łóżku! Damę w łóżku! Damę! Na którego unikając miały damy wstawać ten dzień jak najprędzej. Albo dobrze zatarasować pokoje sypialnie. Bywało nieraz, że zlana wodą jak mysz osoba. A jeszcze w dzień zimny dostała stąd febry. Na co by najmniej rozpadzone, byle się zadosyć stało. Panie, parowcy powszechnie łapali dziewki! Które się ten dzień jak mam pokryły! A złapaną za blachy dostaną! Zapakowali to wszystko na sanki? A jak nie było Sanny na kolaski? Kareki, wózki,
konie wierzchowe? Jak to mówię? Jechali do sąsiada pobliższego! Ani proszenie od niego! Ani przestrzegłszy go! Żeby im się nie skrył, albo nie uciekł z domu! Jak żołnierze na egzekucji! Buty u niego deboszując, póki mu do szczętu nie wypróżnili piwnicy, śpiżarni, śpichlerza! I wyżarni! Wszystko, co było! Brali owego nieboraka z sobą i całą familią! I ciągnęli do drugiego sąsiada! Któremu podobne pustki zrobił przyk? Ciągnęli dalej! Aż póki w kolej do tych, u których za ten kulik nie dora! Kiedy się najechało gości, kładziono po kilka familii na nocny spoczynek na jednej sali. Oddzielając jedną od drugiej parawanami. Naznoszono, tapczano. A jak nie starczyło, to rozpościerano słomę po sali. I na tej pokotem kładziono pościel rozmaity. Jednemu? Wedle drugiego! Jednej? Wedle drugiej. Jednej? Wedle drugiego. Nie było to we wszystkim dobrze. I leżę przy tym obrzastwie i pijaństwie. Zdarzały się wypadki, rażące powonienie i wstyd. Kiedy jeden z przeładowanym żołądkiem, rozmarzony snem, nie mogąc trafić we drzwi, leda gdzie, między śpiącymi. Złożył ciężar natury. Albo oblał niepachnącą wodą. Drugi, uplantowawszy sobie za widoki zdobycz jakiej urody, polował na nią ocznie i na niewymowną do takiej przygody natrafiwszy. Uczciwy wychodził za potrzebą na dwór. No zaś nie chciał sobie sprawiać tej przykrości. A nieraz się krwią oblewały
odbywały się te kuligi zwyczajnie od 6 czwartku do wstępnej środy. A często rozstrzelaczy się, choć przy postnych potrawach. Gwałcili tańcami i pijatyką i wstępną środę. I wstępny czwartek. Ja to przehamując, swywoli w pierwszy postny piątek. Tu to dzień jako piątek marcowy. I to jeszcze pierwszy! Nabożeństwem ku serca Pana Jezusa poświęcony. Wielkiej obsędzie. Chce to już w niego tańcować nie śmieli. No ale co pić? To bynajmniej nie przestawali. Jeszcze zalewając suchoty i postne potrawy rozmaitymi trunkami. Spłukując niby tym sposobem tłustości mięso pustne. Na popielec schodzili się do kościoła wszyscy katolickiego wyznania. Ale że nie wszyscy byli w stanie we wstępną środę do przyjęcia tego obrządku, przeto dawano go po raz drugi w pierwszą niedzielę postu. Przyklękającym przed wielkim ołtarzem po odprawionej mszy świętej ksiądz posypywał głowy popiołem z palmy w kwietną niedzielę święconej. Nie z trup ich kości, jak rozumie prostactwo upalonym, przypominając ludowi w tym sposobie, że kiedyś w proch się obróci.